dzieciaki! Witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną gość! Cześć, to ja, Izo! I co my dzisiaj mamy? Barbie Color Review! No właśnie, ale dzisiaj są Chelsea, czyli siostro naszej kochanej Barbie. Mamy dwie tubeczki, dzisiaj sobie każdy z nas właśnie rozpakuje i zobaczymy, jaka Chelsea nam się dzisiaj tutaj trafi w tych pojemnikach. Wy zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, pamiętajcie o naszych Instagramach, tutaj się właśnie wam pojawiają, a my chyba przechodzimy do rozpakowania, prawda? Gotowa! Tak! Okej, to widzicie nasze tubeczki z bliska, zobaczcie w ogóle jak wyglądają. W sumie się nie różnią od naszej Barbie tuby, którą wcześniej właśnie nagrywałam. I tutaj mamy różne Chelsea do wyboru, prawda? Super są w ogóle, jakie mają piękne fryzurki. Mi się podoba najbardziej ta blondynka. A mi powiem wam, że może ta czerwona. Ta też jest fajna, ona ma takie jakby kocie uszy tutaj. No, to jest taka jej opaska chyba, jak od dodatek. Widzisz, a ta czerwona ma nauszniki, słuchawki na uszach. No, fajne są. No dajcie znać, które wam się podobają. Ale wiesz co, może sobie teraz razem rozpakujemy. Myślę, że tak. Okej, więc sprawdźmy w ogóle, jakie są niespodzianki. Tak szybko? Tak szybko mi się udało. O nie, krzywo, ja też. A mi też krzywo. Wyciągamy te cudaśne niespodzianki i mamy tutaj tyle saszetek do rozpakowania. Otwórzmy sobie wieczko. I tutaj jest moja Chelsea. Ty też masz Chelsea? Tak, od razu wzięłam Chelsea, bo już tutaj czuję główkę, czuję rąsie. Dobra, ja mam tutaj teraz jeszcze instrukcję, ale sobie ją zobaczymy. Ej, papugujesz, wyciągasz tak samo jak ja. Mam teraz taką większą saszetkę i jeszcze trzy saszetki do kompletu. Widzicie? Ja mam raz, dwa, trzy i cztery. Ja też mam cztery niespodzianki. A to ona nie umie liczyć. Raz, trzy, cztery, pięć. Widzę, że trzy. No dobra. Ale trzy ostatnie wyciągam, o to mi chodziło. Cię to czekać, co się tutaj skrywa i zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery małe. Ja myślę, że przejdę od razu do rozpakowywania, bo nie wiem jak wy, ale jestem bardzo ciekawa. Ale się super otwierają, tak równiutko. Wow, zobaczcie, jakie fashion okularki. Co to będzie? Czas na kolejną saszetkę i co tutaj się będzie skrywało, jakie akcesoria dla naszej super laleczki. Wow, to są super shorty, jakie fajne spodenki. Także niezależnie od tego, czy będzie gruba czy ruda, to się w nie zmieści, ale super. Okej, lecimy dalej, co tutaj mamy tym razem? Mamy buty, spójrzcie, jakie buciorki, takie trochę jakby trampeczki, coś takiego sportowego, ale będzie miała ciekawe tutaj look, nasza laleczka. Wow, zobaczcie słuchaweczki, czyli ona będzie taki ziomuś trochę. Czas na naszą laleczkę. Tutaj już patrzę na oznaczenie na opakowaniu. Będzie nam do tego potrzebna gorąca woda, żeby tutaj ją rozpuścić. Okej, ja już przechodzę do otwierania. Czy sobie poradzę bez nożyczek? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Udało się. I zobaczcie. Ulala! Spójrzcie! Wow, ona jest dwukolorowa. Jest różowo-biała, ale super. W ogóle ma taki jakby delikatny afro, ale powiem szczerze, że to wygląda mi na chłopca. Przyszła pora teraz na mnie, więc ja sobie rozpocznę od tej najmniejszej saszetki. Uwaga, sprawdźmy, co tutaj będzie fajowskiego. Ulala, mamy tutaj różowe takie kwiatki, jakby okulary. Coś mi tutaj pachnie latem, widzicie? Ale czad, okej. Pierwsza saszetka jest już rozpakowana. Teraz zaczniemy sobie rozpakować drugą. I co tutaj będzie? Buciki, ale fajne, też takie żółte, widzicie, pod okularki. Jak to fajnie w ogóle ze sobą pasuje. Trzecia niespodzianka to będzie ta. I tutaj będzie... co to takiego? Orety, to jest taka jakby sukienka? Albo, bo to najbardziej na spódniczkę mi nie pasuje. Za chwilkę to zobaczę, słuchajcie, bliżej się z tym zapoznam. No i teraz jeszcze tutaj zostały mi chyba włosy. Uwaga, uwaga. Ryty, jakie kręcone, popatrzcie. Czyli trafiła mi się Chelsea, ale blondynka, widzicie? Czyli to ta laleczka, która się bardzo podobała Izie. Dobra, no to skoro już mamy akcesoria rozpakowane, teraz czas na poznanie laleczki, jak ona w ogóle wygląda. Czekajcie, to się tutaj jakoś tak otwiera, czy się tak nie otwiera? Nie, 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 ja chyba sobie wezmę nożyczki, tak będzie mi prosić. Urytuj, widać białe stopy.
I teraz uwaga, ulala, mamy piękną Chelsea, ale ładna jest, w ogóle wygląda jak chłopak, ale popatrzcie, ja wam tutaj porównam, że to jest dziewczynka, a Izie trafił się chłopiec, o rety, tego jeszcze nie było. Dobra, to popatrzcie, nasze dzieciaki słodziutkie są już gotowe do... kąpieli! Wow! No właśnie, czyli moja Chelsea i twój chłopiec też jest gotowy. Trochę jestem zawiedziona, że mam chłopca, bo... Ale fajnie! No dobra, niech ci będzie. To co, ja już mam ręce do góry przygotowane. O, ale ja jeszcze nie mam do góry rąk. Dobra, to ja teraz startuję i na 3, 2, 1... 3, 2, 1, Nikosa! To tak, w tą stronę, dobra. A ja idę tak, a potem zostawię syry. Widzicie, co się dzieje? O rety, nasza woda robi się różowo-biała. Jezu, ja już prawie widzę mojego chłopaka. Widzisz, jaki fajny, a tak narzekałaś. A ja mam Chelsea blondynkę. Tak jak wam wcześniej mówiłam, widzicie jej ryjek, ale sweetaśnia. Ty chciałaś Chelsea, nie blondynkę. No ja chciałam, no. A mi się trafiło. Super, ale ty masz chłopaka za to. Chłopak też fajny. No fajny, niech mu będzie, no. Wow, zobaczcie mojego cudownego chłopca! Już do was idzie z tą przepiękną pandą na koszulce. Powiem wam szczerze, na początku byłam zawiedziona, że nie mam dziewczynki, ale teraz jestem nim zauroczona. Już naprawdę mam ochotę go ubrać, także co? Zaczynamy! Okej, to może zaczniemy od tych pięknych shortów. Tutaj mu nasuniemy na jedną i na drugą nóżkę. I uwaga, uwaga, czy uda nam się tak ładnie tutaj wsunąć? O, super! Czy nie za wysoko? Nie, jest dobrze. Okej, teraz te jego świetne buciki, ale ma wszystko super dopasowane kolorystycznie. Okej, buciki ubrane. No i teraz zostały nam akcesoria. Zobaczcie, jaki on będzie ładny w tych okularkach. Wow! No i co? Zostały nam tylko słuchaweczki, ale nie będziemy ich zakładać mu na uszy, bo ma okularki, więc myślę, że tak mu przywiesimy. Jak będzie miał ochotę, to sobie posłucha muzyczki. To popatrzcie, jest i moja Chelsea, tylko jeszcze nie jest ona ubrana, więc ja zaczynam od jej tej, zobaczcie, takiej superowej letniej sukinusi. Czy ja tutaj ją ubiorę tak właśnie idealnie? O rety, to jest tutaj takie ciasne, na gumeczkę. Dobra, wduszamy, wciskamy i podciągamy do góry. Jej, udało się. Ulala, ona jest jakaś taka trochę, tutaj widzicie, dopasowana z taką falbaną, ale to chyba musi iść trochę wyżej. O, to chyba tak powinna tam Chelsea nosić, tylko tutaj trochę jej galoty widać, więc chyba trochę za wysoko. Czekajcie, może tego misiaka niech ona tutaj ma. O, no i teraz wygląda idealnie, ale brakuje jej jeszcze tutaj włosków, więc... Włosy sobie tutaj przypinamy, okej, na samą górę i popatrzcie, tak się prezentuje Chelsea! Ulala, jeszcze tylko te takie rzuciutkie buciki. No powiem wam, że ma idealną kreację na lato, naprawdę taka wiosenna, żółta, wygląda jak słoneczko. Okej, i no i tutaj na środeczku ma jeszcze takiego słodkiego zwierzaka, ale czegoś tutaj jeszcze mi brakuje. Jej superowych żółtych okularów, ale Iza założyła chłopcu okulary na oczy, a ja mojej laleczce zostawię na głowie. No dobrze, to koniec dzisiejszego odcinka. Jak ci się podobało? Bardzo. Powiem wam szczerze, naprawdę powtórzę się. Na początku byłam zawiedziona, że nie trafiłam dziewczynki, a teraz jestem zachwycona. Ale zobaczcie. Ale Monia trafiła tą, co mi się tak bardzo podobało. Tak, ale i powiem wam, to nie, ma takie żółte włosy jak to makarony. Co, nie podoba ci się? No jest ładna, ale takie mam makaroniki. Jest taka właśnie wiosenna, taka letnia, taka wakacyjna w sumie bardziej bym mogła powiedzieć. Ale zobaczcie, ten duet do siebie nawet pasuje. Pasuje, pasuje. No, czyżby... wy też myślicie tak jak my, to tak. I zostawcie koniecznie kciuka w górę. Zapraszamy was na nasze Instagramy właśnie, które wam się tutaj pojawiają. Gdzieś tam. No właśnie, my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Pa.